Ała, widzowie, co jest grane? Co tu się pozmieniało? Ej, o co chodzi? Dlaczego ja tutaj jestem dalej w tym miejscu? Co jest grane? Lucyfer mnie zaatakował, widzowie, na poprzednim odcinku. I nie wiem, o co tutaj to... Dlaczego tu są takie świece? Dobra, nie wiem. Dobra, jest jakaś skrzynka. Wychodzę stąd. O kurde, nie mogę stąd wyjść! Dlaczego jestem uwięziony w jakimś... O kurde, co to jest? Co to jest, widzowie? Dlaczego ja nie mogę stąd wyjść? Halo, rozpędzam się w ścianę. Nie mogę wyjść, dlaczego tutaj jest coś? Nie mogę przejść na drugą stronę. No co jest grane? Nie no, nie wytrzymam. Ej, tutaj jest jakieś pole siłowe, z którego nie mogę wyjść. Widzowie, to jest jakaś tragedia. Dobra, zobaczmy tą skrzynkę. Nie wiem co się dzieje. Usłyszeliśmy wczoraj po raz pierwszy Lucyfera i wiemy już, jaki ma głos. Ja już wiedziałem już jakiś czas temu, ale to jest po prostu... to jest tragedia. Jak wiecie, widzowie, nie wiem czy pamiętacie, ale był taki odcinek z portalami wspomnieniowymi. Ja sobie bardzo dobrze przypomniałem, dlaczego Lucyfer jest teraz tu, gdzie jest. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale tam była taka sytuacja, gdzie Lucyfer po prostu w tym portalu wspomnieniowym mnie spotkał i powiedział mi, że dzięki temu, że tam przyszedłem, dałem możliwość mu powrotu na Palionowo. I kurde, ja sobie to przypomniałem dopiero ostatnio. I tam usłyszałem jego głos i ten głos był identyczny, jaki był wczoraj. Po prostu, nie wiem, mnie to mega przeraża. Dobra, zobaczmy tą książkę w takim razie. Witaj w domu, mamy chleb. To nie jest mój dom. Proszę się odwalić ode mnie. To nie jest... Dlaczego tu jest w ogóle jedno łóżko takie smutne i brzydkie? Nie wiem, tragedia jakaś totalna. Dobra, widzowie, przeczytajmy tą książkę. Witaj w domu. Dobra, zobaczmy, o co tutaj chodzi. Oto twój nowy dom. Dzięki tobie wszystko idzie zgodnie z planem, więc nie mam zamiaru cię torturować. Jezu, jak dobrze, to chociaż tyle. Masz trochę jedzenia, myśl o tym, jak wyglądał świat, gdy jeszcze byłeś wolny, bo gdy wyjdziesz, nie będzie wyglądał już tak samo. Ha, 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 pozdrawia Lucyfer. Nie, to jest jakaś tragedia, widzowie. Nie, to jest jakaś tragedia, dobra, czekajcie. To jest jeszcze jakaś druga strona, czekajcie. A, jak będziesz sprawiał kłopoty, to pod tobą są głodne świnie, które chętnie by cię zjadły. Co? O kurde, przecież nikt tu nie było przed chwilą. Co jest grane? Dlaczego one się tu nagle pojawiły? O nie, to jest jakaś tragedia. Żeby cię ty lamusie jeden. Dobra, co ty tu robisz? Wypuść mnie, jedz, proszę, wypuść mnie. Wypuść mnie, dlaczego ty masz czerwone oczy? Nie masz przypadkiem jakiegoś déjà vu? Coś ci nie przypomina ta sytuacja? Znowu jesteś w klatce. Nie, no dlaczego ty to robisz znowu? Proszę, wypuść mnie. No ty, no przecież... No to wypuść mnie, jak nie ty. Ej, ale widzisz, teraz masz gorsze warunki niż ostatnio, tak mi się wydaje. No nie wiem, tam miałem dwa łóżka, to prawda akurat. Tu jest przynajmniej trochę cieplej niż tam. A ja jestem tostem, więc ja chyba bardziej ciepło lubię niż zimno. No ale dobra, nieważne, wypuść mi, stary, błagam. Kurde, czemu znowu takie rzeczy odwalasz, stary? No już było dobrze, daliśmy ci kolejną szansę, a ty znowu to zwaliłeś. Nie wiem, jak ty to... Jak, powiedz mi, jak to jest? Jakie to uczucie? Bo ja nie wiem, nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego. Jakie to uczucie? Jak samopoczucie, prawda? Jak to jest, że... Tak, zwaliłeś to wszystko. Jakim cudem daliśmy ci szansę, a ty to tak zwaliłeś. Co? No przejmuję Palionowo. Kto no przejmuję Palionowo, nie no kurde. Dlaczego się kumpluje z Lucyferem? Dlaczego? Dlaczego? Kurde, wypuść mnie z tego pola siłowego, jak to się wyłącza? Bo jesteśmy ziomkami. No ale co? Dlaczego? Dlaczego nagle jesteście ziomkami, stary, kurde? Już było tak dobrze, już było pięknie, już, że tak powiem, wstawało słońce, kurczę, już byłeś w ogródku, już witałeś się z gąską, prawda? A tutaj, kurde, takie akcje odwalasz. Jeszcze czerwonego, tak co on ci zrobił, co on ci zrobił? Ale co on mi zrobił? Nic mi nie zrobił, po prostu jestem, mam alergię, dlatego mam czerwone, nie rozumiesz? Alergię masz, na co masz alergię? Na głupotę chyba, bo to nie rozstajesz się z nim nawet na krok. Na głupotę, bo jesteście beznadziejni, naprawdę. My jesteśmy beznadziejni. Tak. Dobra, tak, ale... Tak, to złapali na serio, gdybym chciał mieć już Palionowo, bym miał, ale po prostu wolę, nie wiem, żeby było ciężej. Mhm, tak, ty jesteś już złapany, Ogór jest złapany, wszyscy jesteście właśnie, złapani. Kto, dlaczego, gdzie jest Palion, A, nie interesuj się. Nie, dobra, jaki ty masz plan z tym Lucyferem? Powiedz mi, co wy planujecie? I tak jestem uwięziony, nic nie zrobię. Co? Przejmuję Palionowo, to co zawsze było do zrobienia. Fajne tam masz mamuty. Mamuty? To niezłe mamuty. To są chyba świnie, mamuty byłyby o wiele większe. Nie no, błagam, stary, kurde. Nie no, to tak nie może być. Dobra, wypuść mnie, zwalczmy tego Lucyfera i będzie git. Nie, wypuśćcie cię i zwalczymy Paliona. Nie no, ale on jest dalej uwięziony? No tak, a czemu nie chcesz być po mojej stronie? No bo,
No bo twoja strona jest przeciwko Palionowu, no kurde, ja tutaj jestem już od 2 lat tak, ponad. Tak, ale widzisz, kto jest silniejszy. No, no, to się jeszcze okaże, to się jeszcze okaże, zobaczysz, czy się nakryjesz nogami, to zobaczysz, będziesz prosił o litość. Nie wiem, czy dostaniesz trzecią szansę, ja już nie będę głosować za tym, żebyś dostawał trzecią szansę. Znaczy i tak nawet wtedy nie głosowałem za drugą, ale, ale nie będę głosować nawet za trzecią. No właśnie, to twoja wina, że teraz moja? Jestem zły. Ty, moja wina, że jesteś zły. No ale ja ci dałem ostatecznie szansę. Już kurczę, było git. Już było git. A ty tak, zaplantowałeś pakę na Milki, przejąłeś mój dom. Właśnie, jeśli mowa o Milki, też się muszę nią zająć, bo zostaw ją. Już, nie, no zostaw ją, błagam. Lucyfer ostatnio się jej włamał na kamerkę i jakoś nagrywał ją. Nie wiem, to już zostaw, daj se siana. Wiesz coś o tym, czy nie wiesz nic o tym? Nie. Nic nie wiesz o tym, a to widzę, że Lucyfer to tak kurczę mówi ci tylko to, co chce, żebyś wiedział. No to kurde, to nieźle. To dowiedz się, co to za przyjaciel, jakiego masz, że tak powiem, wspólnika do ale roboty. Ale dobrze robi, ja też muszę jej coś zrobić. Co mówisz? Nie, a może splantuję kolejną bombę. Nie rób, kurde, dlaczego ty masz takie myśli w ogóle? Jak to jest, że ty takie myśli masz? Błagam, zostaw nas w spokoju wszystkich, wypuść nas. No to dajcie mi Palionowo. Ale po co? Ci to Palionowo! Potrzebuję tego, nieważne czemu, potrzebuję. Masz, staje się to wice, już masz jetowice. Tam w ogóle mojego bałwana zmienili się na nederowego. Nie wiem, to jest w ogóle jakiś cyrk na kółkę. A właśnie, jeśli mowa o tym bałwanie, to ty to zrobiłeś, co nie? To nie ja to zrobiłem, no dobra, teraz jeszcze na mnie będzie zwalać, że ja to zrobiłem. Ty jesteś, kurde, właśnie, niesamowity. Właśnie, bo ja przychodzę i nagle jest nederowy i ja nawet nie wiem dlaczego. No to widzisz, no to zastanów się, co się dzieje, bo widzisz, tutaj jest jakieś nederowe rzeczy. Z tego, co słyszałem, to w ogóle Palionka się zmienia w jakiegoś demona. Ty masz czerwone oczy, więc ty aby się też zastanowił, czy ty się czasem nie zmieniasz. Dodatkowo jest Lucyfer i zmienił się bałwan na nederowego. No. Jak coś, to ja już bardziej ten rządzę Lucyferem niż on mną, za kogo ty nie uważasz. Nie no, oczywiście. Ty masz wszystko w garści. Widać, że zmienił ci bałwana na wiosce, a ty nawet nic o tym nie wiesz. Nieważne, to może był po prostu podarunek. W każdym razie to ty jesteś w celi, a podarunek. Ja jestem na zewnątrz, jakbyś nie zauważył. No, zauważyłem niestety i mam nadzieję, że mnie zaraz wypuścisz. Błaga, no w czym ja jestem w ogóle? Dlaczego ja nie mogę stąd wyjść? Nie wiem, ale... Jak nie wiesz? To była lepsza cela, bo zawsze mogłem przez dozownik dać ci zgniłe mięso czy coś, a teraz... Ja już dostałem tutaj od Lucyfera chlebek, widzisz? Widzisz? On mnie lepiej traktuje. Dostałem chlebek. Dobra, dlaczego? Co to jest za jakiś... Co to jest? Dlaczego ja nie mogę przejść? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Laser specjalny. Nie wiem, to wygląda jak jakieś pole siłowe. Nie da się. Zrozum, że tego nawet nie da się zniszczyć, rozumiesz? Nie da się. No właśnie... Dlatego nawet nikt cię nie uratuje. Nikt, totalnie nikt. No. Zobaczymy. Może przyprowadzę ci tu Milki, ale też będzie opętana. Tak, oczywiście. Nie, no dobra, kurde, błagam, bo ja stąd wychodzę zaraz. Patrz, księżyc, no? Księżyc idealnie nad nami przylatuje. Ooo, ale to wygląda. No, nawet całkiem spoko, dobra. Już się napatrzy... To prawda akurat. To prawda. Dobra, nie śmiejmy się, to jest poważna sytuacja, weź mnie wypuść stąd, kurde, błagam. No błagam. Nie, nigdy ale... cię nie wypuszczę, Szczypso, nigdy. Byłeś z pokoziomkiem, ale za dużo sobie pozwalacie i naprawdę. My sobie za dużo pozwalamy? No my sobie, wyobraź sobie, że nas aż tak poniosło, że daliśmy ci drugą szansę. No niesamowite, to tak nas poniosło, a ty to jeszcze teraz zmaściłeś, no brawo. Mam pomysł. No. Oddaj mi swoją chatę. No tak, jeszcze czego? Już raz ci ją oddałem, nie ma szans, nie ma, dobra, no wy właśnie, idź, już. Podoba, ma dużo mechanizmów. Tak, ja już mam dosyć, ja już z tobą nie rozmawiam. Gadaj do tyłu głowy. Dobra, zobaczysz, ja jeszcze stąd ucieknę, a ty będziesz Milki tutaj... jeszcze będzie moja, Szczypson. Co ty gadasz w ogóle? Ty jesteś nienormalny w ogóle. Dobra, wal się, Yeti, słyszysz? Wal się! Kurde, nie, robi sobie, to jest jakaś tragedia. Dlaczego my jesteśmy uwięzieni w takim miejscu? To jest nienormalne. Ja już mam dosyć. Dlaczego ja jakieś pole siłowe po raz kolejny? Mnie to już osobiście, widzowie, męczy. Dobra, widzowie, ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Ja tutaj zostaję, nie wiem, idę w kimę zaraz, chociaż... Ja nawet nie mogę spać tutaj, bo są przecież te świnie. Nie, to jest jakaś tragedia. To jest tragedia, widzowie. Ja kończę ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym materiale już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam na inne moje kanały i tyle. Ja jestem załamany.